Witajcie, kochani. Ja właśnie się teraz szykuję. Spakowaliśmy się wszyscy i teraz będziemy dawać swoje walizki do auta od mojego chłopaka taty, bo on właśnie zawiezie nas na lotnisko, raczej walizki nasze zawiezie na lotnisko, bo mamy bardzo dużo walizek i po prostu nie zmieściłyby się wszystkie walizki do jednego auta. Moja. To są to, co nie potrzebujemy. A tamtą od Oliwii weź jeszcze tą. Tylko tą dużą od Oliwii. Lecimy, kochani, na Zanzibar. Zanzibar to jest wyspa podlegająca pod Tanzanię. I to jest w Afryce, więc lecimy prosto na Afrykę. Będzie ta podróż bardzo długa. Będziemy mieć dwie przesiadki i będziemy lecieć trzema samolotami, żeby tam dolecieć. Ta podróż będzie trwać więcej niż 20 godzin, więc będzie ciężko. Bo to w ogóle to jest nasz pierwszy raz, który lecimy poza Europą, bo zawsze latamy w Europie. Walizki już są spakowane i dosłownie za 8 godzin będziemy na lotnisku. Więc nie wiem, czy ja w ogóle zasnę, bo jeszcze Klaudia musi mi zrobić paznokcie u stóp i moje brwi musi mi poprawić, więc zobaczymy, pewnie nie zasnę. Patrzcie, kochani, ile walizek! Mamy tutaj taki wózeczek. Mamy wózeczek na walizki i teraz będziemy odprawiać się. Musimy iść tam i tam. Takie kolejki są. Patrzcie, ile osób jest. My nie wiedzieliśmy w ogóle, gdzie iść. Nie działa nam, bo my nie mamy boarding passa, pisze scan boarding pass. Nie mamy boarding passu. I teraz mówi, żeby... Ja nie wiem, co się dzieje. Kochani, straciliśmy pół godziny na tym, żeby być przy jakiejś maszynie, która w ogóle... tam nie powinniśmy w ogóle być. Więc teraz stoimy w kolejce, która jest bardzo długa. To trochę straciliśmy czas. On powiedział, że przez to, że mamy więcej niż jeden lot, musimy tutaj stać. Kochani, my już oddaliśmy te duże torby. Została nam tylko te, co bierzemy do samolotu. Okazało się, że nasze torby nie mogą być transportowane z Dublina prosto na Zanzibar. One będą transportowane tylko do Dubaju. Czyli w Dubaju będziemy musieli wziąć wszystkie walizki z taśmy i zczekinować te wszystkie walizki kolejny raz, bo one tylko lecą do Dubaju. A co jeszcze w Dubaju? Mamy ile godzin? Dwie godziny. Godzina 55. No, godzina 55, żeby wyciągnąć, żeby wziąć te wszystkie torby z taśmy i zczekinować jeszcze raz. Godzinę 55 mamy tylko. Więc to będzie trochę stresujące, bo będziemy musieli szybko, szybko. A Dubaj lotnisko jest chyba duże i nigdy tam nie byliśmy, więc my nie wiemy w ogóle o co. Oh my god. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. W Londynie my jesteśmy tylko zcheckinowani na check-in mamy tylko do Londynu, więc w Londynie też będziemy musieli iść do tego okienka tutaj i znowu się odprawić na emeryt, więc życzcie nam powodzenia, bo będzie trochę stresująco w tym Dubaju tam, że będziemy musieli szybko wszystko. Walizki już oddane. I gdzie lecimy? Do Londynu. Do Londynu najpierw. A teraz lecimy. Przeszliśmy już bramki, ten plecaczek został zatrzymany, bo przeszukiwali coś, chyba test na narkotyki czy coś takiego, więc został przeszukiwany. Mamy plecak i Klaudia torebka. Klaudii torebka też była przeszukiwana, bo
Jakaś kulka pod pachę chyba musieli przetestować. No, dziwne, ale już jesteśmy po. Teraz będziemy chodzić po sklepach i do toalety koniecznie. Jemy teraz, kochani, śniadanko. Bułeczki zrobiliśmy sobie takie na samolot. Ale ja teraz jestem głodna, więc sobie teraz jem. Z tego 37A będziemy wylatywać za godzinę do Londynu. Idziemy właśnie już do samolotu, będziemy wchodzić. Zimno tu, chodź zimno. Przez taki tunel. Jaka to toalety, co? My, kochani, siedzimy, ja i Dawid siedzimy na początku samolotu, a mama, Oliwia i Klaudia siedzą na samym końcu samolotu. Tam jest nasz kapitan okulara. Zaraz sobie wymyślę. Jesteśmy już w samolocie. Wchodzimy do takiego tutaj, jesteśmy na lotnisku i wchodzimy do środka. I tu jest taki pociąg jakby. Check. Tea bags. Check. Salad green. Bulging bags. Hordes of excitable kids. Check. Well, sounds like you've got most things. Właśnie się będziemy odprawiać na... Byliśmy na odprawie teraz, na emerytach i jesteśmy już po. 40 minut, bo musieliśmy się pytać. Pierwsze powiedziała nam, że my mamy wziąć walizki. Mieliśmy wziąć z taśmy walizki w Londynie. I my mówimy, jak to? Ona mówi, honey, you were supposed to take your luggage. Ja normalnie tak stres. I ona ja powiedziałam, ale w Dublinie nam powiedzieli, że mamy wziąć dopiero nasze walizki w Dubaju, a co nie w Londynie. A co ciocia powiedziała? Co? Że na pewno będą te? Że przygody, no, na pewno będą przygody, nie? No to proszę bardzo. Przygoda. Więc normalnie taki stres. Dawid już czerwony się zrobił. Ja to też. Zestresowana. Mama... Lod na ogonie to też nie taki fajny. No, Jezus. No, ale już jesteśmy odprawione na emeryt. I mamy tutaj taką bom. I teraz będziemy przechodzić przez bramki. Czy nas nie check-in zrobiła w Dublinie, tak. W Dubaju? Bo my poszliśmy w Dublinie, poszliśmy do Aer Lingusa się odprawić i poszliśmy do dwóch różnych osób. Ja i Dawid poszliśmy do jednej dziewczyny, a mama, Oliwia i Klaudia do drugiej dziewczyny. I ta druga dziewczyna od mamy wydrukowała im bilet i odprawiła ich do aż do Dubaju, czyli Dubaj, Dublin, Londyn i Londyn, Dubaj. I dała dwa bileciki. Dwa bileciki zrobiła. A nasza dziewczyna, moja i Dawida, wydrukowała nam tylko jeden bilecik z Dublina do Londynu i nie dała nam drugiego bileciku z Londynu do Dubaju. A mamie dała. I wiesz, i my mówimy, i my mamy tylko jeden bilecik, a mama mówi, my mamy dwa. Właśnie przeszliśmy przez bramki i idziemy teraz właśnie. Olwa! Ale to pisze gating po 13:41, a... Tam boarding jest właśnie 13:30. Dubaj, 14:30, to jest nasz lot. Właśnie ładujemy więcej wody do naszych buteleczek. Za darmo, nie? Za darmo woda, no. Patrzcie, kochani, jaka długa kolejka, żeby wejść do tego samolotu, bo tam będzie 500 ileś ludzi na tym samolocie. Tam końcówka jest na niebieskim i jeszcze się skręca w prawo. I dopiero tam wchodzi się, więc będziemy sobie czekać. Ja już chcę spać. Ja też. Już właśnie będziemy wsiadać do samolotu.
Idziemy, idziemy! Oh my gosh! Wchodzimy, wchodzimy! Pierwszy raz w ogóle takim samym No. Ale fajnie. Po schodach do góry. Na terenie? No. Wchodzimy, wchodzimy. Jeszcze ile tutaj miejsca w ogóle. Idziemy, idziemy dalej. Cały czas idziemy. Bo my mamy numerek 82. Mamy na końcu. Tak. Kochani, już siedzimy w samolocie i wam pokażę, co dostaliśmy. Ja już coś zagram. Dostaliśmy tutaj takie słuchawki. Je się podłącza i można oglądać filmy i takie rzeczy. Mamy poduszkę, dostaliśmy taką i będziemy właśnie na tym spać. I dostaliśmy, co to jest, ręcznik? No nie, kocyk chyba. Kocyk to jest. Można się przykryć. Więc cute, fajnie. O, ten samolot jest taki duży. Pokażę wam teraz, jak wygląda ten samolot. Mamy tutaj taki telewizorek. Mamy na przykład różne chyba gry. Widzicie, tutaj muzyka jest. Ja nie wiem, to dla mnie jest dziwne. Gry są jakieś. Zobaczmy gry. Różne gry i tutaj jest właśnie to do grania. Jest też... A Wi-Fi mamy chyba. Tak? No, co po? Co? Co po? Trzeba zapłacić? Nie. Wi-Fi dostajesz potem, jak wystartujesz. Aha. Za darmo? Za darmo? Patrycja, no za darmo. Patrzcie, tutaj jest okna, jaki widoczek. Ja. Następny lot. Zmienimy się na samolot następny. Nie mów tak. Ja chodzę. Przestań. Następny lot ja będę siedziała koło okna, Dawid. A jest, powiem ci, że jest niewygodnie. Nie? Nie możesz tak ogromnie polecieć. Niewygodnie, sam? No bo jest miejsce. Ty patrz, Ej. A czekaj, jeszcze mamy... Aha, mamy tutaj Disney. O, patrz. To. Mamy różne tutaj. A może poglądamy to samo, Dawid? No fajnie. Pokaż. Mieści? Will direct you to the nearest exit. Please remove high-heeled shoes and leave all baggage behind if evacuating. The safety card in your. Kochani, dostaliśmy ogłoszenie, że przez to, że ktoś jest przed nami do wylotu, to nasz samolot dopiero będzie odlatywał za 20 minut. To już jest godzina opóźnienia, więc raczej godzina opóźnienia wylotu. Nie wiem, o której wylądujemy tam. Mam nadzieję, że na czas, bo mam nadzieję, że to nadgoni po prostu. Bo to jest zła wiadomość dla nas, bo możemy nie zdążyć na następny lot. To jest przód chyba samolotu. Tu jest mapa. To jest nasz samolot. Kochani, jest kiepsko i to bardzo kiepsko. I to już jest gwarantowane na 1000%, że nie zdążymy na następny lot. Mieliśmy 2 godziny pomiędzy dwoma lotami.
Nasz lot z Londynu do Dubaju miał zacząć się o 14:30. Mieliśmy wylecieć. I co się stało? Jest która? Która jest godzina? Jest teraz 16:14 i nadal nie wylecieliśmy, więc mamy 2 godziny opóźnienia. Zaraz będzie 3 godziny, więc bardzo słabo. Nie wiemy, co potem zrobić tam. Nie wiem, czy oni nas, przez to, że to nie jest nasza wina, że to samolot się spóźnił, to ja nie wiem, czy przez to oni nas dadzą na następny lot. Czy nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co my zrobimy teraz. Jest naprawdę słabo. Siedzimy tutaj już prawie 1,5 godziny. My stoimy w miejscu. Patrzcie, stoimy nadal w miejscu 1,5 godziny już. Nie wiem, co się dzieje. W końcu lecimy. Która jest godzina, Dawid? 16:27. Mieliśmy mieć wylot o 14:30. Więc całe 2 godziny w końcu wylecieliśmy. Nie wiem, co się stanie teraz w Dubaju, jak wylądujemy. Oglądamy właśnie z Dawidem ten sam film. Dawid próbował w tym samym czasie włączyć, żeby grały w tym samym momencie, ale akurat chyba się nie udało, bo o sekundę mu jest szybciej. I wtedy, kiedy oglądam, to też sobie koloruję. Mam tutaj takie... Zaczęłam już tutaj kolorować i mam wzory tutaj na dole. Różne są właśnie. Będę kolorować sobie i oglądać. To jest nasz kochani obiadek. Dawid sobie wziął tutaj piwko, Heinekena, maślany kurczak i wszystko to samo ma. Ja sobie wzięłam, tutaj mam kurczaka maślanego z ryżem. Tutaj jest mleczno-czekoladowe ciasteczko, jakaś sałatka, ser, krakersy jakieś i masełko i sernik truskawkowy, wodę tutaj mam i bułeczkę i wódkę z kolą sobie wzięłam. Mama sobie zamówiła Heineken i mamy to samo co oni. Butter chicken z ryżykiem. Ja sobie tutaj Toy Story oglądam. I zamówiłam sobie to samo i 7 Up i Olivia ma to samo co ja. Tylko co to jest? Więc... Widać się. Mój makijaż ogólnie po prostu tak schodzi mi, że nie wiem, czy w ogóle było sens się malować. Tak kochani, wygląda toaleta tutaj, więc mamy umywalkę, takie tutaj mydło i krem do rąk. Patrzcie, tutaj mamy sprzątaki te, napkins, nie wiem co tutaj jest, kolejny duży kosz. No i tak wygląda kibel. Mamy teraz herbatkę. Dawid sobie oczywiście nie chciał żadnej herbatki wziąć. Nadal oglądamy ten film, horror. Jest bardzo śmieszny, nie jest nawet aż taki straszny, tylko śmieszny. Dostaliśmy kolejne jedzenie. Tutaj mamy serowy... Dostaliśmy takie cheese pastry, to jest serowe takie, i taki lemon cake, to jest cytrynowe ciasto takie. Dobre? Ja tego nie jem. Ty, Dawid, nie rób tak, bo oni są... Dobre to? No to ci da próchnicę za mną. Dawid gra w gry jakieś. Ci się tutaj mają dobrze. Taką chałupę zobaczyłem, że moi ja patrzę. Dobra.
wyszliśmy z samolotu i idziemy. Nie wiem, co będzie teraz. Jesteśmy w Dubaju i czuć to ciepło. No co ja mam powiedzieć? Wylądowaliśmy o 1:30 nad ranem. Mamy lot o 2:30. Odprawa jest zamykana godzinę przed wylotem, więc już nie wiem. Nie damy rady się odprawić, bo zobaczymy, co będzie. Patrzcie, jak duże jest to lotnisko. Jezus. Idziemy teraz po walizki. Tam na dół zobaczcie, jak wysoko. No. Należy tak. Nie wiem, co będzie. Nie wiem, co będzie. Przed szybko, ale szybko idźcie. Nie szybko. Tak, szybko. Wziąć bagaż, musimy jechać pociągiem. Normalnie, jakie duże jest to lotnisko, żeby pociągiem jechać. Musimy teraz czekać, aż oni pojadą i przyjadą z powrotem, bo... Co? Bo musimy odebrać bagaże. A tutaj jest, żeby odebrać bagaże. Jeszcze przed nami już zapakowany był cały i musimy poczekać na kolejny. No. Musimy teraz iść do góry i oni chyba nam dadzą hotel. I idziemy zwiedzać Dubaj. No, ja mówię, ja nie będę spała, ja będę zwiedzała. Ja jadę na miasto Dubaj. Ja mówię, ja jadę. Ogólnie nasz lot był przebukowany na level na 4 lipca o północy. Idziemy teraz zapytać o... Mamy jeden cały dzień w Dubaju, przez to, że spóźniony nasz lot był. Nie wiem, musimy iść teraz do informacji, zapytać, co się dzieje, gdzie są nasze walizki, gdzie my będziemy spać, co teraz. My nic nie wiemy. Jesteśmy teraz tutaj w connection desk i muszą nam powiedzieć, co teraz mamy zrobić. Pani, wyszło na dobre. Zostajemy w Dubaju na cały jeden dzień za darmo. Mamy hotel za darmo, mamy jedzenie w hotelu za darmo. Zwiedzimy cały Dubaj na cały jeden dzień. To mnie dzieje. No normalnie. Szok, co się dzieje? Sami nie byliśmy. To było moje marzenie w ogóle. Oh my god, ludziska! Ale normalnie tak buchło ciepłem. Jest ile stopni? Jest 31? I ja nie mogę. Jakby była w saunie, nie? Czuję się. Parują jej. Ja rozparuję. Dobra, chodźcie na ten busik, bo się zemdleje tutaj. Kochani, tak buchło ciepłem. My tutaj jak w saunie normalnie. Boże święty, jest gorąco. Jest tak gorąco, wy nawet nie wiecie, ja jestem w dresach. Jezus Maria. Jak słońce wyjdzie. Oliwia. Palemki. Jak oni tu oddychają, tu nie ma powietrza. No i mi jest sucho już w buzi. Lepiej nie mówmy chyba. Powiedział nam do jakiegoś busiku jednego z tych. Happy day? A gdzie są ci kierowcy? No to są jeden z tych dwóch. Umiemy znaleźć busiku na hotel. Nie wiemy, który to busik, nie wiemy, gdzie iść. Idziemy do jakiegoś busu, który nawet nie jest do naszego hotelu, ale pan powiedział, że nas zawiezie. Był taki miły i mam nadzieję, że dobrze jedziemy. Gdzie tu masz ten hotel? To jest do innego hotelu, gościu. Że ten gościu jest do innego hotelu, ale on taki miły, że on chyba nas zawiezie do tego naszego hotelu. Mam nadzieję. Ja zrobiłam rejestrację zdjęcia i mam nadzieję, że się nie zgubimy nigdzie. Że on nas nie wywiezie gdzieś. Normalnie jak się wchodzi do samochodu. Tak, nie da się oddychać.
zaparowało ten. Thank you so much. Thank you. Już poszliśmy do recepcji. Mamy śniadanie, lunch, obiad i... Nie, powiedział wszystkie. Patrz, jak ja mam pusty. Wszyscy mamy single łóżka, ponieważ tutaj się nie można spać razem ze sobą. No nie można spać tak, tutaj. Nie można. No dobrze, ale on nam chciał wszystkich razem do jednego roomu wsadzić. Nie, powiedział tak. Patrzcie. Jezu. Wy gdzie jesteście? No. My gdzie? 41. Dobra, pan. Okej, okay, idziemy. Zobaczymy, jaki nasz pokój wygląda. Oh my gosh. No nie mogę. Fajnie by było, jakbyś coś wziął. No dobra, wezmę to. No way. Co mnie tu robiło? No. Gdzie jest ten? Kartę musisz tu wsadzić kartę. Tu. O. To się złoży. O. Duży ten single. Oj, kanapa jest. Wszystko jest tu. Ale jest tu gorąco. O. Ja się normalnie pocę tutaj. Ja muszę shower. Ja potrzebuję shower. A jakie są widoki z okna? Nie ma widoków z okna, Walencja. Tam jest chyba klub jakiś tu. Tam klub. To jest hotel lotniskowy. To nie jest pięciogwiazdkowy hotel. Ja jeszcze wam nie pokazałam łazienki. Patrzcie na tą łazienkę. Mamy wannę, prysznic. Mamy tutaj ten. Mywalkę, taki kibelek. No elegancko. No way. Za 4 godziny mamy śniadanie, więc ja się wykąpię i szybko idę spać. I... bo... ja nie wiem. Trzeba zużyć te śniadania.